Dzień dobry, temat Pisami to azot i gazy szlachetne, czyli dzisiaj sobie porozmawiamy o pierwiastkach, które występują w stanie gazowym ze składnikami powietrza o różnej zawartości. Azot, główny składnik, który znajduje się o zawartości tak 78% około, gazy szlachetne z kolei mniej niż 1% w ogólnej objętości powietrza, także mamy dzisiaj substancje o skrajnie różnych zawartościach w powietrzu. Omówimy sobie dzisiaj właściwości zastosowania azotu, poznamy definicję właściwości gazów szlachetnych i zbadamy je na przykładzie helu, a także zobaczymy, jakie zastosowania mają poszczególne gazy szlachetne. Zaczniemy od azotu. Azot, czyli główny składnik powietrza, azot stanowi około 78% objętości powietrza, jest więc on głównym składnikiem. Ma duże znaczenie dla wegetacji roślin, choć tylko rośliny motylkowe mogą go pobierać z powietrza. Azot wchodzi w skład białek i takie najważniejsze właściwości, które możemy tutaj temu gazowi przypisać, to stan skupienia, oczywiście gazowy, no bo znajduje się w powietrzu, powietrze jest gazową mieszaniną jednorodną. Barwy nie widzimy, więc podajemy, że jest to gaz bezbarwny. Azot nie posiada jakiegoś szczególnego zapachu, więc jest bezwonny. Rozpuszczalność w wodzie jest znikoma, jest praktycznie nierozpuszczalny i azot nie podtrzymuje spalania. Do weryfikacji tego ostatniego stwierdzenia możemy się podeprzeć od choćby na przykład doświadczeniem z świeczką, które mieliśmy robione przy pierwszym temacie z tego działu, więc jak widać ilość tlenu, a wiemy, że znajduje się powietrze, a wiemy, że jest to 21%, to ładnie nam tutaj pokazywała się choćby w doświadczeniu z opiłkami żelaza, natomiast pozostała część tego gazu, który znajdował się wtedy w próbówce, to przede wszystkim raczej azot. Nie było widać, żeby jakoś dodatkowo ta substancja tutaj reagowała. Także azot ogólnie dosyć trudny pierwiastek, jeśli chodzi o wchodzenie w reakcje chemiczne. To nie oznacza, że reakcje chemiczne żadne nie wchodzi, bo wchodzi tylko w dosyć specyficznych warunkach. Tutaj na slajdzie mam też pokazane, jak wyglądają rośliny motylkowe, które mogą przerabiać azot takich powietrza, bezpośrednio go pobierać. Jest to oczywiście łubin. Posiada tak zwane bakterie brodawkowe, które pomagają ten azot przekształcać w azot tlenny, a potem w azotany, czyli substancje mineralne, które już mogą być przez tą roślinę sensownie wykorzystane, tak jak po prostu nabór. Zastosowania azotu, myślę, takie trzy najważniejsze gałęzie to samo otrzymywanie amoniaku w przemyśle chemicznym, szybkie zamrażanie żywności i medycyna. Otrzymywanie amoniaku, czyli reakcja wodoru z azotem, w wyniku której otrzymujemy amoniak. I zobaczcie, mamy powtórkę z poprzedniego działu, równanie reakcji jest tutaj zapisane, mamy trzy dwuatomowe cząsteczki wodoru, która reagują z jedną dwuatomową cząsteczką azotu i gdzie tworzą się dwie cząsteczki amoniaku. Amoniak jest wykorzystywany od choćby przy produkcji nawozów sztucznych. Zakłady azotowe w Puławach dosyć duże ilości amoniaku przerabiają na tak zwaną saletrę amonową i zresztą nie tylko na saletrę, ale też inne związki, w których azot jest potrzebny, także tam zastosowanie tego pierwiastka na pewno duże ma znaczenie. Kolejna rzecz to szybkie zamrażanie żywności. Tutaj chodzi o ciekły azot. Co prawda takim nie dysponuję, ale na zdjęciu na slajdzie mam przedstawione, jak ten ciekły azot wygląda. Przypomina do złudzenia zwykłą wodę, aczkolwiek widać, że zaczyna tutaj intensywnie parować. Widać nawet taką mgłę, która się tworzy wokół tego ciekłego azotu. Krótkie zanurzanie żywności w takim ciekłym azocie powoduje szybkie zamarzanie. Oczywiście trzeba bardzo uważać, bo temperatura jest bliska minus 200 kilkudziesięciu stopni Celsjusza, więc całkiem niska temperatura, jedna z najniższych, z jakimi tylko potrafimy operować. Więc ciekawe rzeczy z ciekłym azotem można robić, ale niestety nie posiadam takiego.
Co jeszcze? W medycynie też azot ma zastosowanie. No to głównie chodzi o ciekły azot, czyli na przykład w krioterapii, czyli w takim leczeniu zimnym, i w kriochirurgii, czyli takiej dziedzinie, która zajmuje się na przykład choćby wymrażaniem drobawek, kurzajek, czyli takich zmian naskórnych, na których chcemy się pozbyć, tak, jakieś nieestetyczne pieprzyki i tym podobne rzeczy właśnie wymraża ciekłym azotem, ze względu właśnie na jego niską temperaturę, no, w stanie ciekłym, tak, tutaj do tego to się wszystko sprowadza. Więc pierwiastek niezbyt reaktywny, samo zmuszenie azotu do jakiejkolwiek reakcji nie wymaga sporych nakładów energetycznych. Reakcja wodoru z azotem też tak kolorowo się nie odbywa, też trzeba też zastosować odpowiednie substancje, które przyspieszają proces, a są to oczywiście katalizatory, o których wspominaliśmy na ostatniej lekcji. Także pierwiastek ważny, w dużej ilości znajdujący się w powietrzu, aczkolwiek ma dosyć mało reaktywny. Drugi rodzaj gazów, o którym dzisiaj chcę mówić, to gazy szlachetne, czyli gazy, które w zwykłych warunkach nie reagują ani z pierwiastkami, ani z związkami chemicznymi i można powiedzieć, że są bierne chemicznie, czyli po prostu nieaktywne. Do gazów szlachetnych zaliczamy pierwiastki 18 grupy układu okresowego, czyli hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon. I tutaj proponuję małe ćwiczenie. Proszę, aby zerknąć do układu okresowego 18 grupa i wypisać sobie symbole poszczególnych pierwiastków. Proszę na chwilę zatrzymać filmik, na chwilę sprawdzimy. Czyli hel, pierwiastek o symbolu HE. Neon, NE. Argon, AR. Krypton, KR. Ksenon, XE. I radon, RN. Czyli mamy podane symbole poszczególnych pierwiastków. Gazy szlachetne występują w powietrzu w niewielkich ilościach. Najwięcej spośród nich jest argonu. Jest to około 0,94% objętości powietrza. W powietrzu też jest obecny radon, czyli pierwiastek promieniotwórczy, będący najcięższym gazem szlachetnym. Może on się wydzielać na przykład z materiałów budowlanych, zwłaszcza tej starszej generacji. Dlatego też zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń w domach, w budynkach różnego rodzaju, zwłaszcza tych partii najniższych, bo ze względu na dosyć dużą gęstość radonu względem powietrza zbiera się on w dolnych partiach budynków, pokojów, w ogóle różnego rodzaju pomieszczeń i te od czasu do czasu trzeba wiecie, żeby właśnie tego radonu się pozbyć. Znaczy, aż takie duże stężenie tego radonu nie jest, żeby ono jakoś zagrażało zdrowiu i życiu człowieka, ale zaleca się, żeby od czasu do czasu przynajmniej raz czy dwa w ciągu tygodnia takie pomieszczenia po prostu wietrzyć, tak żeby tego radonu się pozbyć. Radon jest też stosowany w medycynie do leczenia nowotworów. I tak jak tutaj zapisałem także na slajdzie, radon wydziela się naturalnie z materiałów budowlanych oraz budynków mieszkalnych, zwłaszcza piwnic, domów, dlatego należy je wietrzyć regularnie, należy wietrzyć mieszkania. I chyba w sumie z takich ciekawszych rzeczy o radonie to tyle. Przejdźmy do kolejnego gazu szlachetnego, czyli właściwości helu. I tutaj co możemy o tym tlenu helu powiedzieć? Postaram się określić stan skupienia, barwę, zapach, no to musicie mi uwierzyć na słowo. Palenie sprawdzimy, gęstość także i zobaczymy, jak wpływa hel na barwę włosu. Także tutaj zmienimy wygląd kamerki i zaraz zobaczymy i usłyszymy, co w doświadczeniu. Dobrze, użyję tym razem kamery z laptopa. Mamy butlę z helem. Także sprawdzimy jednocześnie i jaka jest tutaj palność tego gazu. Bierzemy małą ilość. Hel, jak widzieliście, był w butli, więc gdybym chciał balonik zawiązać, to prawdopodobnie
uciekł do góry, dlatego też ja będę łapać w taki oto sposób, czyli spokojnie będę wypuszczać hel tak, aby napełnił nam cylinder rowy. Więc gęstość możemy uznać, że pewnie jest mniejsza niż gęstość powietrza. I sprawdzimy, dlatego też unosi się do góry. Sprawdzimy, czy hel będzie się nam tutaj palił. Także zapalimy łuczywko i zobaczymy, czy będzie się palić, kiedy wsuniemy do wnętrza. I uwaga, hel widać, no niestety, ale spalanie nie podtrzymuje. Także powtórka możemy jeszcze raz zrobić, doświadczenie. Czyli tutaj przypalamy nasze łuczywko, wkładamy do środka i widzimy, że łuczywko nam tutaj gaśnie. A zatem hel będzie nam tutaj nie podtrzymał procesu spalania, więc mamy sprawdzone także i reaktywność. Więc jak tutaj widać ten dymek taki w naczyniu, jak ja właśnie teraz niosę do góry, to zobaczcie, bardzo szybciutko ten dym tutaj z tego naczynia ucieka. On się tutaj jednocześnie miesza z tym helem. Dlatego też no w zasadzie w naczyniu nie pozostaje po tym dymie żadnego śladu i możemy tutaj dopatrywać się kolejnego dowodu na to, że jest to pierwiastek, który ma gęstość mniejszą niż gęstość powietrza. I jeszcze to, co uczniowie uwielbiają, czyli sprawdzenie, jak hel działa na struny głosowe, jak będzie zmieniał barwę głosu, czyli to doświadczenie też tutaj sprawdzimy, jaka będzie zmiana barwy głosu mojego. Tego helu jakoś specjalnie dużo dać nie będę. Zobaczymy, czy doświadczenie się uda. Także uwaga, sprawdzamy. Teraz trochę głos mój powinien się zmienić, no ale to jest najzwyklejsza w świecie sztuczka. Myślę, że będziecie tutaj mieli dużo radości z tego, jak ten helem się mówi. Dobrze, głos powinien stopniowo wrócić do formy, którą zwykli chciałem już słyszeć. Także przejdźmy do ustalenia tego, co powinno być w obserwacjach i właściwościach substancji. Czyli właściwości, to tak jak powiedzieliśmy sobie, mamy gaz. Gaz, który jest bezbarwny, bo jak było widać na początku po wpuszczeniu do cylindra miarowego, nie było nic specjalnie widać, czyli jest bezbarwny. Na słowo musicie mi uwierzyć, że jest bezwonny, zapachu helu nie można tutaj wywąchać. Palność, jak było widać, hel nie podtrzymuje spalania, także jest on tutaj niepalny. I gęstość jego jest około 7 razy mniejsza niż gęstość powietrza, także będzie się on tutaj w powietrzu unosić. A zatem wszystkie balony takie, które się pojawiają na różnego rodzaju imprezach i są napompowywane właśnie tym helem, będą unosić się do góry, dlatego że właśnie tutaj gęstość, jak wspomniałem, 7 razy mniejsza niż gęstość powietrza. Wpływ na barwę głosu, jak było słychać, podwyższa głos. I tutaj często uczniowie pytają, a jak się nazywa ten drugi gaz, który głos obniża, znaczy barwę głosu. Chodzi oczywiście o heksafluorek siarki, gaz, który jest z kolei 18 razy bardziej gęsty od powietrza, więc ten głos naprawdę bardzo, bardzo, bardzo obniża. Przy czym zabawy tutaj z helem i z heksafluorkiem siarki no, dosyć są niebezpieczne, trzeba bardzo uważać. Jak wiemy, hel jest niepalny, jest bierny chemicznie. Co więcej, hel nie podtrzymuje procesu spalania. Więc ja wprowadzając hel do płuc swoich, robiłem to umiejętnie, to znaczy nie nabierałem całego możliwego powietrza, całego tego gazu z balonika, tylko miałem gaz mieszany z powietrzem, który już miałem wewnątrz w płuca. Dzięki temu tutaj nie zasłabłem i nie mogłem mogę dalej prowadzić lekcje. Dlatego też tutaj z helem trzeba bardzo uważać i takie doświadczenie, taka zabawa ze zmianą barwy głosu, no to też trzeba zachować rozsądek i robić to umiejętnie. Z helem jest o tyle dobrze, że ze względu na właśnie na jego małą gęstość, czasem jak się mówi, to ten hel z naszych płuc ucieka po prostu, no wydostaje się przez nasz układ oddechowy. Gorzej jest trochę z heksafluorkiem siarki.
ze względu na dużą gęstość ma tendencję do tego, aby zalegać w płucach. Także, żeby pozbyć się właśnie tej substancji, trzeba dosłownie stanąć na rękach do góry nogami, tak żeby rzeczywiście ten głęboko oddychać, tak żeby ten gaz rzeczywiście miał szansę z naszych płuc wyjść. W przeciwnym razie grozi to na przykład obrzękiem, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać. Hel jest substancją najliczniej występującą we wszechświecie. Mimo że w naszej atmosferze jego zawartość jest zdecydowanie poniżej 0,5%, to we wszechświecie jest to dosyć pospolita substancja. Jego duże ilości zawierają gwiazdy, na przykład Słońce, to ze względu na to, że hel tworzy się w wyniku reakcji termojądrowych, takich, które właśnie zachodzą wewnątrz na przykład gwiazdy typu Słońce. Dobrze, co jeszcze? Wybrane zastosowania gazów szlachetnych, na przykład neonu, ksenonu i kryptonu. Neon, głównie tutaj jak mówimy, myślimy o reklamach neonowych, chociaż jak wiemy, sam neon to jest przecież pierwiastek chemiczny. Neony, pospolicie mówiąc, to oczywiście żarówki wypełnione gazami szlachetnymi, czyli helem, neonem, argonem, ksenonem, radonem, ewentualnie w różnych kombinacjach lub z domieszkami, które mają na celu uzyskanie odpowiedniej barwy światła po uruchomieniu takiej żarówki. Ksenon, na przykład lampy biksenonowe, oświetlenie, lampy oświetleniowe, czy na przykład lampy stroboskopowe, czyli takie, które mrugają światłem takim zmiennym. Raz się zapala, raz gaśnie, także to światło takie jest mocno mrugające. Do celów sygnalizacyjnych choćby na przykład. Co jeszcze? Lampy do ekranów plazmowych, czyli laptopy, komputery, ekrany ciekłokrystaliczne. Tam te lampki właśnie zawierają w swojej strukturze, w swoim wypełnieniu ksenon. Krypton z kolei zastosowanie w medycynie, na przykład do produkcji leków na astmę takich wziewnych, czy na przykład w anestezjologii, tak aby można było podawać choćby na przykład znieczulenie czy narkozę. W takich celach można ten gaz stosować. I kolejna rzecz, czyli barwy świecących helopsów. No one, tak jak mówiłem, potoczna nazwa żarówek na witrynach sklepowych, świecących na różne kolory. I mamy tutaj przedstawione różne barwy tych gazów szlachetnych. Mamy wymienione także nazwy, ale zanim tutaj to zadanie zrobimy, będę chciał Wam pokazać, jak na żywo wyglądają wzbudzone gazy, bo sam gaz szlachetny sam w sobie świecić nie świeci. Ale jeśli się wprowadzi w pole elektryczne, no to już to świecenie można wywołać. I takie doświadczenie będę chciał Wam teraz pokazać. Także tutaj można się przyjrzeć prezentacji, a ja zmieniam widok kamerki na stół doświadczalny. Dobrze, czyli teraz tak, będę chciał Wam pokazać, jak wyglądają ampułki z poszczególnymi gazami. Do tego celu będzie mi też potrzebna kula plazmowa, jakby nie patrzeć, w wynalazek Nikoli Tesli. I teraz tak, uruchamiam kulę plazmową i jak widać, ona tutaj zaczyna nam świecić na taki dosyć ciekawy kolor, taki trochę mi to pomarańczowy, mi to różowy. Jeżeli dotknę kuli plazmowej w kilku miejscach, tak, no to mogę tutaj wewnątrz ukierunkować te iskry. Natomiast kiedy przestaje dotykać, to te iskry są rozmieszczone w całej pewnej objętości kuli. No a to tak na marginesie. Co nas będzie interesowało? Nas będzie interesowało to, jak się będą zachowywały gazy szlachetne, kiedy wprowadzimy je w pole elektryczne tutaj takiego tutaj zestawu. Muszę tutaj może włączymy jeszcze dodatkowo tablicę, żeby był lepszy efekt. I uwaga, sam gaz, tutaj mam próbkę z helem. Sam gaz jako tako, jak widać, nie świeci, ale kiedy wprowadzi się tutaj bliżej pola elektrycznego emitowanego przez kulę plazmową, to widać, że ten gaz zaczyna nam tutaj świecić na taki kolor, no powiedzmy,
biało-różowawy, znaczy bardziej to ja bym powiedział, że kolor biały przypomina. Następnie ampułka z neonem. Neon też tutaj jest gazem bezbarwnym, ale jak wprowadzimy pole elektryczne, to widać, że on tutaj już zaczyna świecić takim światłem pomarańczowym. Popatrzmy dalej. Kolejny z pierwiastków to argon. Argon również bezbarwny, ale po wprowadzeniu pole elektryczne zaczyna świecić tutaj na kolor biały. Więc tak, tak ten gaz się tutaj zachowuje. Popatrzmy następna ampułka z kryptonem. Krypton jest gazem bezbarwnym i tutaj on bardziej świeci na kolor taki w odcieniu niebieskiego. I jeszcze mam z takich ciekawszych jeszcze ksenon, czyli ten gaz, który właśnie jest stosowany w lampach biksenonowych na przykład. I jak widać, ten tutaj też jest bezbarwny, a po wprowadzeniu w pole elektryczne widzimy, że tutaj świeci na taki kolorek żółtawy, chociaż jak widać na obrębie można, na obrębie ampułki widać, że jest tutaj poświata taka, taka niebieskawa. Także też bardzo, bardzo ciekawe zastosowanie. No i wszystkie gazy szlachetne, które chciałam pokazać, to pokazałam, a tak jeszcze jako ciekawostka, inne gazy, tak jak na przykład azot czy wodór, można także wzbudzić w takim polu elektrycznym. Tutaj mam na przykład ampułkę z azotem, to myślę, że też warto pokazać, że taki gaz też tutaj ciekawie można wzbudzić. Z kolei zobaczcie, tutaj azot zaczyna nam świecić na kolor taki różowy, więc tutaj ten gaz też może emitować barwę, też może być stosowany w neonach. Mam jeszcze z takich ciekawszych co? Jeszcze mamy wodór. Wodór tutaj barwa dosyć nikła, to on taki trochę podchodzący ni to biały, ni to różowy. Także wodór też po wzbudzeniu może emitować światło. I jeszcze mam ampułkę z tlenem, chociaż tutaj ten tlen raczej tak słabo będzie tutaj dawał efekty. Praktycznie jest niezauważalny, jeżeli ktoś się dopatrzy na filmiku, to jego szczęście, a tutaj bardzo, bardzo, bardzo nikłe światło, widzę takie troszeczkę jakby biało-żółte, coś tak jak może trochę jak ten ksenon, ale też tak nie do końca. Tutaj ten efekt tlenem jest zdecydowanie słabszy. Dobrze, mamy ustalone, jakie są kolory poszczególnych gazów, także wróćmy z powrotem do tablicy multimedialnej i możemy pozaznaczać poszczególne barwy gazów. Czyli tak, powiedzmy, że tutaj to pierwsze na żółto, to tutaj możemy przyporządkować hel, neon, barwa z kolei pomarańczowa. Popatrzmy dalej, barwa taka różowawa. Tutaj możemy przypisać z kolei argon. Następnie to następny taki jasny niebieski, to będzie krypton i ostatnia, podająca niemal biały, to ksenon. Czyli tak te barwy nam się tutaj poukładały i zadanie mamy zrobione. Pracy domowej do tej lekcji nie będzie. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia.